Lubomir to szczyt górski, który nie wyróżnia się niczym szczególnym pośród licznych wzniesień pasma Beskidów. I pewnie tylko grupa beskidzkich zapaleńców wiedziałaby, że takowy szczyt istnieje. Jednak jest on zaliczany do zacnego grona Korony Gór Polski, co nadaje mu swoistego prestiżu pośród innych podobnych wzniesień. A przez pewne niejasności związane z jego położeniem jest najbardziej kontrowersyjnym szczytem zaliczanym do KGP, ponieważ w licznych przewodnikach i według naukowej regionalizacji opracowanej przez Jerzego Kondrackiego, Lubomir jest szczytem położonym w obrębie Beskidu Wyspowego, a mimo tego do Korony Gór Polski zaliczany jest jako najwyższy szczyt Beskidu Makowskiego. Ale i tu nie obyło się bez kontrowersji, bo de facto najwyższym szczytem Beskidu Makowskiego jest Mędralowa o wysokości 1169 metrów nad poziomem morza. Zagmatwane? O tak. Ale widać, ktoś sobie to tak wymyślił. Jedno możemy uznać za pewnik, że Lubomir jest najwyższym szczytem pasma Lubomira i Łysiny, a priorytetem dla nas w tym przypadku jest to, że zdobędziemy jakby nie było kolejny szczyt z Korony Gór Polski. I to tyle gwoli wstępnego wyjaśnienia. A teraz parking. No i tu macie ten darmowy parking na przełęczy Jaworzyce, kawałek od głównej drogi. Skręcacie taką drogę wewnętrzną i jedziecie gdzieś około kilometra, może trochę więcej. Pogoda niby ładna, ale niestety bardzo, bardzo wieje, także nie czekamy, bo marzniemy. Startujemy. Z przełęczy Jaworzyce ruszamy szlakiem czerwonym i przed samym wejściem tutaj na ten szlak jest taka fajna wiata z ławeczkami, także możecie sobie przysiąść, coś zjeść, posilić się, napić się gorącej herbaty i kawy. W taki dzień jak dziś to jak najbardziej wskazane, ponieważ jest ładnie, pogoda jest elegancka, błękitne niebo, ale niestety bardzo, bardzo wieje, także idziemy się rozgrzać na szlak. Tu kawałek za tym parkingiem, to już nie radzę wjeżdżać dalej, ponieważ jest oznakowanie droga prywatna i zakaz wjazdu, także tutaj już wjeżdżacie na własne ryzyko. Szlak powinniśmy zrobić w jakieś 2 godziny, myślę, że na spokojnie. Zobaczymy, jak nam z tym zejdzie. A tu jeszcze tak dodatkowo, jeszcze następny zakaz i informacja, że to droga prywatna, także wszystko jasne. A tu takie małe sprostowanie, tam na dole był zakaz, a tutaj właśnie taka informacja od właścicieli, no tego gościńca, prawda, że jednak dojazd jest legalny, a wszystkie znaki, jak widzicie, są złośliwością sąsiada. No także w tych relacjach sąsiedzkich różnie bywa. Póki co trzeba się cieszyć widokami, które mamy po lewej stronie, ponieważ za chwilę wejdziemy do lasu i tych widoków raczej nie będzie. Tutaj jest właśnie obiekt tego sporu o drogę gościniec pod Lubomirem, czyli dojazd do tego gościńca. Sąsiedzi czy zabraniają, czy też robią jakieś problemy z tego tytułu, że ta droga no niby jest prywatna. A my zeszliśmy z asfaltu w lewą stronę obok gościńca, odbijamy i ruszamy dalej już taką śnieżną i zimą, uważajcie, bo oblodzoną drogą. Na nas już czas, to idziemy w las. No idziemy se przez las cały czas na ten Lubomir. Bata jest z tyłu trochę, co mi jest trochę na rękę, bo mogę se w tym czasie spokojnie coś nagrać, porobić jakieś zdjęcia. Nie musi później bata na mnie czekać. Także zgrywamy się, pełno synchronizacja w czasie jest. A ja tak wyglądam, oby jaki operator z Hollywoodu, co by jaki awatar kręcił, albo jaki inne Gwiezdne Wojny. Także je powieszany tym sprzętem. Tu mam aparat, tu z tyłu mam taki plecak ze sprzętem, z bateriami i z innymi takimi gadżetami. No GoPro, jeszcze po kapsach mam pochowane. Tu nagrywa się na mój rejestrator dźwięk, czyli mój głos. No i tak to wygląda. Przerąbany jest ten żywot wandrusa. Jeszcze rękawiczki przez zimę, to tym bardziej utrudniają mi takie operowanie tym sprzętem. Bo nie idzie nacisk tam tych knefli, nie idzie na ekranie dotykowym w aparacie se pocykać. Muszę za każdym razem ściągać te rękawice. Ale ja tam nie narzekam. Mi się to
podoba. I dopóki wyda umiał, wyda czerpu z tego uciecha. A jeszcze tak dodam gwoli ciekawostek, o czym opowiem wam za chwilę pewnie. Na szczycie Lubomira jest obserwatorium astronomiczne, które tam miało swoje perypetie, o których wam za chwilę opowiem. No i powiem wam, że no jestem mega zaskoczony, bo po niespełna 45 minutach jesteśmy na górze. To jest to obserwatorium. Wiecie, jak my idziemy, nie? Bo my idziemy tak, że dwa kroki do przodku, jeden do zadku, bo tu coś trzeba zrobić, tam trzeba coś nagrać. I takim tempem w 45 minut. No, to są my dobrze. Ja. Zmęczyła się? No. Jesteś rozpalona, dziewczyno. Rozpaliłaś się na mój widok? Bardzo. Tak? Ale wiesz, tak dostosowywałeś się do barw swojego ubrania, także... A po aż jakie czerwono? Wszystko się zliwo. Nie, może tam jakieś inne barwy też. To jest to obserwatorium, o którym opowie wam teraz Wandrus, także Wandrusie opowiadaj. Obserwatorium astronomiczne imienia Tadeusza Banachiewicza na Lubomirze zostało otwarte w październiku 2007 roku. Na miejscu przedwojennego obserwatorium, które we wrześniu 1944 roku na skutek działań wojennych zostało spalone przez hitlerowców, a prawie cały sprzęt z obserwatorium został przez nich zagrabiony. Do jednego z ważniejszych osiągnięć z okresu działania dawnego obserwatorium zaliczamy odkrycie komety C1925G1 Orkisz w 1925 roku przez Lucjana Orkisza i była to pierwsza kometa odkryta przez Polaka. Obecnie to obserwatorium jest jedynym w Polsce obserwatorium ogólnodostępnym dla turystów. A w okresie od wiosny do jesieni organizowane są wieczorne pokazy nieba. Jednak w kwestii dostępnych terminów sytuację trzeba śledzić na bieżąco, ponieważ co oczywiste, większość atrakcji obserwatorium zależnych jest od panującej pogody i przejrzystości nieba. Link do strony obserwatorium znajdziecie w opisie filmu. Zaś sama nazwa szczytu Lubomir pochodzi od nazwiska księcia Kazimierza Lubomirskiego, który przekazał na rzecz stacji 10 hektarów lasu wokół szczytu oraz drewnianą leśniczówkę. A tu widać pozostałości po pierwszym obserwatorium, które było tutaj na szczycie Lubomira. Z tego, co mi tu Bata właśnie podpowiedziała, że to jest podstawa pod pierwszy ten teleskop, który tutaj był montowany. A tu niżej nie będę pokazywał, co tu jest. Gdyby sobie poszły już kawałek dalej do lasu, to kurde, no w takim miejscu zrobić takie coś, to jest tragedia. Co niektórzy, to się nie umią naprawdę ani w lesie zachować. Co pan? A sram jak pani pies. Sam szczyt, jak widzicie, na Lubomirze jest zasunięty drzewami, także jakichś tu spektakularnych widoków nie uświadczycie. Teraz napijemy się ciepłej herbaty. Temperatura gdzieś oscyluje w okolicach może 7-6 stopni, ale jest wiatr, co potęguje odczucie zimna niestety. A tak o... O, 7 Daysy jeszcze mamy. Znaczy się rogaliki mamy z czekoladą. Jeszcze mi nie zapłacili. Jak mi zapłacą, to powiem, co to są za rogaliki. Co prawda, tej czekolady w tych rogalikach, to tam jest jak kot napłakał, ale na ząb to jest dobre. I ciepła herbatka. Dobra herbatka. Także rozgrzejemy się, będziemy się zbierać na dół. Pojedziemy do takiego pensjonaciku naszego ukochanego, w którym już będziemy 4. raz chyba, nie? No. Mi się nie zdarzył, żeby jeździć w to samo miejsce 2 razy nawet. A tam już będziemy 4. raz. I zjemy sobie pewnie taką pyszno, przepyszno, jak to zawsze tam jest, obiad-kolacja. Jeżeli wybierzecie się na Lubomir zimą, to warto przemyśleć taką opcję, żeby wziąć ze sobą sanki, ewentualnie miech. I z powrotem nie będziecie musieli iść, więc na tych sankach albo na tym miechu zjedziecie. Bo zobaczcie, tu jest fajnie na tym szlaku śnieg. O, na którym można się ślizgać spokojnie. Na miechu byście dali rada. Także miejcie to na uwadze, ułatwi wam to życie i zamiast schodzić, przypuśćmy pół godziny albo więcej,
zrobicie to w 10 minut albo nawet szybciej. Droga na Lubomir, jak i sam jego szczyt, nie jest wielką atrakcją widokową. Można pokusić się nawet o stwierdzenie, że poza drzewami nie zobaczycie tam zbyt wiele. Jednak przyjazny szlak i łatwość wejścia na górę, na której znajdziecie niebagatelną atrakcję w postaci obserwatorium astronomicznego, jest ciekawą alternatywą spędzenia wolnego czasu z najbliższymi. Podczas sielskiego spaceru zwieńczonego wizytą na pokazie w obserwatorium. A i wszyscy kolekcjonerzy Korony Gór Polski nie mogą też zbagatelizować wartości Lubomira. Zatem bogatsi o te rady, zdecydujcie sami, czy warto umilić sobie wolny czas z Lubomirem. A tymczasem do zobaczenia gdzieś w świecie i do zaś.